Początku Kolejne pytanie postaram się tutaj e, zadać i na nie odpowiedzieć. A więc, jak to jest z tymi zwierzętami na arce? E, przedtem mówiliśmy o, o tym, że no, arka e, była ogromnym statkiem. E, mógł pływać taki statek, był e, idealnym kompromisem między jak wspominałem, komfortem, wytrzymałością, stabilnością. Pamiętajmy o tym, że arka nie miała się ścigać z żadnym okrętem. Ona nie miała zachwycać swoim wyglądem, chociaż jak dla mnie jest niesamowita. Nie miała walczyć. Ona miała umożliwić przetrwanie ludziom i zwierzętom. Pamiętajmy o tym, że te kwestie. Znowu polegają na pewnych faktach, w przeciwieństwie do tego, co próbuje się nam znowu wmówić. Pamiętacie, co, co mówiłem wcześniej, że, że jedno z takich pytań, jedno, jeden z zarzutów polegał na tym, że no, dzisiaj na świecie mamy tyle milionów gatunków zwierząt, co Noe wszystko, wszystko zabrał, to co Arktykę się udał, żeby wziąć pingwiny, do Australii po kangury, do Afryki po żyrafy, Popatrzcie sobie, tutaj jest fragment z tłumaczenia Biblii króla Jakuba. I dobrze jest porównywać przekłady, dlatego że tutaj Księga Rodzaju, która mówi o tym, co Noe miał zabrać na arkę, to w naszym tłumaczeniu czytamy, że miał zabrać zwierzęta, ale tutaj podkreśliłem po pierwsze, że miały to być zwierzęta według swego rodzaju. Nie dajmy sobie znowu mówić, że na tej karcie kredytowej, którą diabeł trzyma nam przed, przed, przed nosem, a raczej ją przed nosem jej nam nie będzie trzymał, bo byśmy zobaczyli, że to jest e, Ściema. Ale będzie nam pokazywał z daleka, że on ma argumenty. Nie gatunki, ale rodzaje. A po drugie, podkreślone tu jest, że te zwierzęta przyjdą do ciebie. To jest coś, czego no, generalnie nie wiemy. Jeżeli Bóg zaplanował ocalenie, to po pierwsze wybrał zwierzęta i to musiały być zwierzęta, które miały bogatą pulę genetyczną, bo z tych zwierząt potem miały powstać już takie bardziej wyspecjalizowane gatunki, bo przecież rodzaj to jest rodzaj za chwilę o tym będę mówił i co z tego wynika? Bóg o to zadbał. Zwierzęta miały przyjść do niego. Przy okazji jest też księga Jaszera, księga sprawiedliwego i chociaż możemy mieć obiekcje co do tego czy ona rzeczywiście jest w 100% prawdziwa, to jednak nie wiem czy pamiętacie, ale gdy był długi dzień o złego, gdy słońce stanęło na nieboskłonie, to jest tam taka zmianka, Czyż nie powiedziano w Księdze Sprawiedliwego? Oda? Więc to jest ta Księga Jaszera i ona w tym fragmencie, chociaż idzie mniej więcej równolegle z pismem, w tym fragmencie mówi, że Noe miał patrzeć, jak te zwierzęta do niego przyjdą. Jeżeli któreś zwierzę stało dumnie, to miał go nie brać. Ale te, które się przed nim jakby pokłoniły, to te miał zabrać. Nie wiem, czy akurat tak było, ale w, w, no, troszkę mnie to rozbawiło, gdy, gdy to przeczytałem. Teraz tak. Argument właśnie o ilości gatunków roślin i zwierząt. Najpierw może rośliny, bo jest ich mniej. 320 tysięcy gatunków roślin. Pytanie, jak te biedne rośliny przetrwały pod wodą niemal cały rok? No cóż, no myślę, że Noe mógł spokojnie zabrać nasiona czy sadzonki najważniejszych rodzajów czy gatunków roślin. Ale przeprowadzono też eksperymenty, i tutaj, jak mówię, no, no, w, słuchałem niejednego wykładu ludzi z tytułami naukowymi. John McKay jest takim znanym naukowcem australijskim, który, który bardzo często właśnie udziela się i jest to naprawdę człowiek dużego formatu, jeżeli chodzi o, o te kwestie. On mówi, że robili eksperymenty. Sam robił eksperymenty, gdzie, gdzie potrafiły nasiona nawet przetrwać w wodzie przez rok, a potem wykiełkować. Więc to nie byłoby żadnym problemem. Około 6,5 miliona gatunków zwierząt. Jak mówię, słowo gatunek tutaj czasami może być używane albo nieświadomie, albo celowo wprowadzając w błąd. Bo popatrzcie sobie, tutaj mamy najpierw gromadę, potem pokażę jeszcze te wyższe hierarchie, jeżeli chodzi o świat przyrody. Gromada to są ssaki, no i w niej mieszczą się one wszystkie, ale już krowa się na przykład nie mieści w tej węższej grupie, bo to są drapieżne, prawda? Tygrys się w niej mieści, ale z kolei tygrys nie mieści się w rodzinie psowatych, a tam jest lis, jest yy, wilk. No i chciałem teraz pokazać Wam takie bardzo niezwykłe zwierzę, nie wiem czy, czy kiedykolwiek widzieliście i na jego przykładzie pokazać taką systematykę, którą dzisiaj która w obecnych czasach jest, jest tą oficjalną, prawda? Mamy takie zwierzę jak kot. Popatrzcie sobie z lewej strony, mamy życie. Mamy świat nie, nie ożywiony, ale mamy też życie, potem jest domena, królestwo, typ, gromada, popatrzmy sobie po kolei. Kot, no to należy do świata zwierząt. Typ strunowce, ryby też do niego należą, a pod typem strunowców jest kręgowiec, Saki. Kolejne podtypy to są żyworodne, łożyskowce, rząd drapieżne, podrząd kotokształtne, rodzina kotowate, rodzaj kot, i w końcu kot domowy. Yy, więc zwróćcie uwagę, że od rodzaju zwierząt, i to za chwilę też pokażę, do gatunku, który już jest taki bardzo jakby ograniczony, yy, jeszcze jest daleka droga. Pomyślcie sobie, gdybyśmy wszystkie psy i za jakiś czas też o psach będę mówił, wypuścili na jakimś zimnym miejscu, gdzieś na Antarktydzie, które by przetrwały. No pewnie te, które mają grubą sierść, które mają nie za, nie za szczupłe nogi, one by przetrwały. Z kolei gdybyśmy w taką samą grupę zostawili w Australii, no to znowu inne by się wyspecjalizowały, prawda? czyli, czyli te, które są przystosowane do danego środowiska, one przetrwają, one przekażą swoje geny. Ale to będzie jakieś ograniczenie, prawda? Jeżeli nam się wmawia, że dobór naturalny, selekcja, ona tworzy coś nowego, tworzy nowe formy życia, tak jak to postulował Darwin, no to to jest tak, jakby powiedzieć, że jeżeli wrzucisz do pudełka piłeczki białe, czarne, czerwone i niebieskie, to jeżeli będziesz segregował, to w końcu dostaniesz zielone. No tak nie jest. Jeżeli. Oddzielimy już pewną ilość genów i zwierzęta je będą posiadały, z kolei pozostałe geny zostaną stracone, no to już nie jesteśmy w stanie odbyć tej drogi w drugą stronę. Kwestia gatunku. Tak jak tu przeczytamy, gatunek to jest najniższa, najbardziej podstawowa kategoria systematyczna, na której kończy się hierarchia klasyfikacji biologicznej. Pojęcie wydaje się pojemne, ale przez to jest nieścisłe, niedopracowane. Cały czas są przesuwane tutaj granice. Kategoria gatunku rodzi wiele trudności. Przedtem pokazałem kota, ale psy to też taki bardzo znany nam zwierzak. Należy do gatunku wilka szarego, podgatunek psa domowego, ale mamy całą masę ras. Prawda? rodzaj sierści, temperament, budowa ciała, inne predyspozycje, to powoduje, że, że te rasy są takie bardziej wyspecjalizowane. I podoba mi się to, co kiedyś znalazłem na, bodajże na Facebooku. Pomyślcie sobie, mamy wilka, bohatera wielu negatywnych opowieści, ale przepiękne zwierzę dzisiaj jest, jest chronione, dzisiaj jest go niewiele, może populacja się powoli odradza. W każdym razie popatrzcie sobie, wilk który być może kiedyś zbliżył się do osiedli ludzkich. Może Bóg stworzył psy, które, które bardzo przypominały naszego psa, ale nie ma nic nieprawidłowego w tym, żeby powiedzieć, ok, był wilk i coś się po drodze stało dziwnego. Podejdę sobie do ludzi, co w tym złego, a potem mamy biednego Chiwałę. Czy, czy, czy innego e, dziwnego zwierzaczka, który już ma tą pulę genową tak okrojoną, że nie jesteśmy w stanie przejść tej drogi w drugą stronę, nie jesteśmy w stanie z niego stworzyć wilka. On już nie ma tych genów, on je stracił po drodze, ale jest to możliwe na, f, f, za pomocą f, selektywnej f, hodowli. I tutaj widzimy e, 100 z 450 ras psów na świecie. Zwróćcie uwagę. Można zadać pytanie, czy dwa psy na arce dały wszystkie te rasy? No czemu nie, jeżeli miały bogatą pulę genetyczną? Jeżeli w tym pudełku były, nie wiem, piłeczki w 50-60 kolorach różnych? Bez problemu. W jedną stronę można przejść. W drugą stronę już to jest niemożliwe. Gdy geny zostaną stracone, gdy już pewne cechy się utrwalą i zostaną przekazane potomstwu, w drugą stronę już tego nie przejdziemy. No chyba, że inżynieria genetyczna tutaj zadziała. Królestwa Organizmów. Jak popatrzymy sobie, to bakterie to już jest inny rodzaj, ale mamy zwierzęta, rośliny, grzyby, priotisty. Organizmy morskie nie muszą być brane pod uwagę, dlatego że jeżeli przeczytamy sobie w Piśmie Świętym, tam w siódmym rozdziale jest powiedziane, że zginęło wszystko, co miało w nozdrzach dech życia. I też Bóg kazał Noemu właśnie zabrać te zwierzęta, które mają w nozdrzach dech życia, tak można domniemywać. Ryby spokojnie w wodzie przetrwają, owady przetrwają. Prawdopodobnie podczas potopu pływały jakieś, jakieś masy roślinności, gdzie owady przetrwały, ale nic innego nie przetrwało. Te wszystkie tutaj wymienione praktycznie nie są zupełnie brane pod uwagę. Zwierzęta, no cóż, no jest około 6,5 miliona gatunków, ale zwróćcie uwagę, że stawonogów, płazińców, drżownic, mszywiołów, rozgwiazd, gąbek, parzydy Trudno czasami to zapamiętać wszystko i rozpoznać nawet, ale tych wszystkich byśmy nie zabrali, tylko strunowce. Pamiętacie, gdy mówiłem o kocie? Strunowiec. To właśnie, kot to właśnie strunowiec. Stawonogi stanowią 85% wszystkich gatunków zwierząt. Zwróćcie uwagę, jak, jak bardzo możemy już tutaj zredukować tą ilość zwierząt, które musiały się znaleźć na arce. A więc 85% to, to są stawonogi, płazińce. Nawet gdyby były na arce, to przecież one nie zajmują dużo miejsca. Samych owadów mamy ponad milion gatunków, ale one nie pasują do opisu zwierząt zabranych na arkę, dlatego że, jak już mówiłem wcześniej, owady oddychają całą skórą. To jest bardzo skomplikowany system, gdzie tlen jest dostarczany bezpośrednio do komórek. A więc mamy podkrólestwo strunowców, 66 tysięcy gatunków, gady, płazy, ptaki, ssaki. Bóg mówił, wszystko co pełza, prawda, ptactwo, zwierzęta lądowe. I możemy wyciągnąć wniosek, że tylko właśnie zwierzęta lądowe oddychające powietrzem, one miały być celowo zabrane na, na arce, w których nozdrzach jest tchnienie życia. Ale tu przy okazji pojawia się pewna sprawa, no bo pamiętacie to pytanie, no w dinozaur na arce? Dinozaury? Chciałem w ogóle zadać Wam pytanie, czy to nie jest tak, że bardzo często, mimo że wierzymy, Pismu Świętemu, że staramy się raczej znaleźć argumenty, które je potwierdzą, niż, niż takie, które, które je zdyskredytują, chociaż takich się nie możemy bać. Jak mówię, ataki na Biblię trwają długi czas, a Biblia jakoś się broni. Czy czasami nie jest jednak tak, że my, słysząc tą taką narrację gdzieś w tle, czy przy filmach przyrodniczych, czy właśnie w szkole, że dinozaury to tak dawno, dawno temu. I potem dochodzi do tego, że my, y, wierząc w opis biblijny, jednocześnie no, staramy się jakby y, to, to wszystko pogodzić bez skutku z dinozaurami. No bo co z nimi? Co przychodzi nam na myśl, gdy, gdy słyszymy to słowo? Y, tak jak widzicie na slajdzie, czy ewolucyjna retoryka każe nam je usunąć z opisu stworzenia, czy w ogóle sam pomysł zabrania dinozaurów na Arkę wydaje się no, taki bardzo dziwny. No, no po co? Wymarły 65 milionów lat temu się mówi. Chociaż yy, pewna naukowiec, yy, dr Mary Schweitzer, gdy badała kości bodajże tyranozaura, jak mówi oficjalna nauka, mówi, że 65 milionów lat temu wymarły. Nagle trafiła na aktywną hemoglobinę i miękkie tkanki w środku, w kości. Możecie sobie znaleźć, są, są filmy, ona sama o tym opowiada, jaka była wstrząśnięta. I każdy naukowiec, który, który będzie otwarty i który będzie, będzie rzeczywiście brał fakty pod uwagę, nie naciągał ich, to powie nie, no, tkanki miękkie nie są w stanie przetrwać. Dłużej niż chyba 100 tysięcy lat, czy 10 tysięcy lat, teraz już Wam nie powiem, ale 65 milionów lat to jest przesada. Ale wracając do dinozaurów, zwierzęta niemal, niemal nierealne. No ale pytanie, czemu miałyby się nie dostać na arkę? Czemu, czemu ich nie zabrać? Jeden z argumentów, który, który słyszałem i, i, i myślę, że, że ma, ma on sens jest taki, no skoro mówiliśmy wcześniej, że duży dinozaur 40 tonowy, 60 tonowy miał nozdrza jak koń, no to gdy zmieniły się warunki, gdy, gdy zawartość tlenu spadła, gdy ciśnienie atmosferyczne też, też spadło i to się bardzo wiąże z tą kopułą na ziemię, z tym baldachimem, bo wtedy on jakby trzymał to ciśnienie, utrzymywał na, na tej wyższej wartości, potem gdy zniknął, to atmosfera jakby nabrała kształtu i właściwości, jakie widzimy dzisiaj, to jak ten zwierzak miał przeżyć? Tylko to musimy pamiętać o dwóch rzeczach, że jedną z rzeczy jest przeżycie. Drugą sprawą jest to, czy te warunki życia są na tyle sprzyjające, że może nastąpić duży wzrost. I taki mój argument jest, no przecież ludzie przeżywali też obozy koncentracyjne. Wyglądali jak wyglądali, strasznie. Wyglądali, wielu z nich umierało, ale niektórzy przeżyli. Ale to, że e, przeżyli, to wcale nie znaczy, że, że im tam było dobrze, prawda? Że, że to były optymalne warunki do życia. I, I zresztą jak za chwilę też jeszcze powiem, nie chcę za długo się zatrzymywać nad dinozaurami, bo to jest osobny zupełnie temat. E, w każdym razie. E, w, Wartości atmosfery, właściwości atmosfery, wartości ciśnienia czy tlenu wpływają nie tylko na możliwość przeżycia, ale też na wzrost. Więc jeżeli w dzisiejszym świecie warunki są takie, jakie są, no to owady też mamy mniejsze, prawda? Nie, nie rosną do takich rozmiarów, jakie pokazywałem wcześniej. Ważki są małe, mają, nie wiem, może 5 cm rozpiętości skrzydeł kiedyś miałem metr. Tak samo myślę z dinozaurami, jeżeli przeżyły, ale jak mówię, czemu miałyby nie być zabrane narkę? Na Z wszelkich ziemskich zwierząt pełzających według ich rodzaju. Dinozaury to są gady. Tak jak krokodyle, jak jaszczurki. Oddychają płucami. Mają w nozrzach tchnienie życia. Można im to... E, też można ich zaliczyć do, do tej kategorii. E, w jakim świecie im przyszło żyć? No tak jak mówiłem wcześniej, warunki się zmieniły. E, już nie, nie mogły rosnąć aż tak, tak, tak bardzo. Ale Ślady w historii, mówię, to jest temat na inną zupełnie prezentację, ale popatrzmy się, się na yy, księgę Hioba. Na początku jest powiedziane, już w tym, w tym opisie, gdy Bóg zaczyna zadawać pytania Hiobowi, to mówi oto behemot, którego stworzyłem wraz z Tobą. To jest dosyć szeroki, yy, szeroki opis, ale rusza swoim ogonem jak cedrem. No niektórzy próbowali w tym widzieć opis hipopotama i tak pewnie zobaczycie opis hipopotama w niektórych przekładach, no ale w hipopotam raczej nie ma ogona jak cedr. To zupełnie nie spełnia tych warunków. Jego kości jak rury spiżowe. Przeczytajcie sobie też 40, bo pierwszy rozdział księgi Hioba. A potem jest lewiatan. Czy lewiatana wyciągniesz wędką, czy na sam jego widok nie zostanie człowiek powalony, sprawia, że głębiny wrą jak kocioł. No, ja tutaj widzę jakiegoś smoka morskiego, jakiegoś potwora, który rzeczywiście no, robił wrażenie. Tylko musimy pamiętać o tym, że jeżeli nawet one przeżyły, to pamiętacie co się stało w Arizonie. Gdy tylko zobaczyli koboje tego zwierzaka, tego pterozaura najprawdopodobniej, to go zabili. No, kto chciałby mieć w swojej okolicy jeżeli ktoś był pasterzem i miał stado owiec a pojawił się jakiś, jakiś dinozaur, który, który miał nie wiem, choćby 2-3 metry w kłębie, no raczej był traktowany jako szkodnik a nie, a nie stworzenie przyjazne i były tępione ale ślady w historii i literaturze ciąg dalszy znane są jako smoki, dopiero w 1841 roku ukuto ten to to słowo dinozaur, czyli straszny jaszczur. Marco Polo, który mieszkał w Chinach przez 17 lat, około 1271 roku, właśnie był w trakcie swojego pobytu tam, donosił, że cesarz hodował smoki, wyciągnęły jego rydwany podczas parad. Istniała posada cesarskiego karmiciela smoków. Księgi donoszą o chińskich rodzinach hodujących smoki do wykorzystania ich ciał w medycynie, a ich jaja osiągały zawrotne ceny. Plus ryciny, ludzie, którzy, którzy malują czy namalowali w różnych jaskiniach zwierzęta, które no, jedynie można zakwalifikować jako dinozaury. W Kongo, na przykład, które, które jest tylko w 20% zbadane, ogromne moczary, ogromne lasy. Grupa naukowców, jakieś 20-30 lat temu to było, udała się badać tamtejsze tereny i grupa lokalnych tam ludzi z jakiegoś plemienia do nich podeszła i przy okazji, przy rozmowie powiedzieli: No ale uważajcie na zwierzę, wymienili jego nazwę jakie to zwierzę no duże, groźne unikajcie go jakie? No, próbowali im go opisać i ci im zaczęli pokazywać zdjęcia zwierząt, które mieli. No, nic nie pasowało, a w końcu ktoś, jakoś tak było zdjęcie dinozaura, i powiedzieli: Tak, na tego uważajcie. Więc, jak mówię, yy, wszystkiego jeszcze nie wiemy. To nie jest tak, że dzisiaj nauka już ma odpowiedzi na wszystko. Pamiętajmy, że oficjalna nauka w czasach Kopernika twierdziła, że Ziemia jest w centrum układu słonecznego, centrum całego yy, wszechświata, praktycznie. Taki był stan nauki na ówczas. A nam się zdaje, że my już w naszych czasach wiemy absolutnie wszystko. Nauka też jeszcze musi się wiele nauczyć. Przejdźmy dalej, dlatego że nawet jeżeli tutaj założymy, że dinozaury były wzięte na arkę, no to możemy sobie pomyśleć, no dobrze, ale one są przecież ogromne, no nawet tutaj ten, ten, ten mniejszy z nich jest, jest, jest przeogromny. Jak go wziąć? Przede wszystkim e, większość dinozaurów mieściła się rozmiarem, jak tutaj widzimy, między owcą i krową. A więc no, nie jest problem, żeby żeby je zabierać kolejna sprawa i to to na jednym z kolejnych slajdów też, też zobaczymy, no nam się jakoś zdaje, że były wzięte tylko zwierzęta dorosłe tak być nie musiało wcale kolejna rzecz, o której chciałbym, żebyśmy pamiętali to co już wcześniej wspominałem, gatunek czy rodzaj prawda, Biblia zawsze mówi o rodzaju zwierząt, według rodzaju swego nie mówi o gatunkach a zresztą nawet dzisiaj, tak jak czytaliśmy, kwestia gatunku to, to jest na tyle jeszcze sprawa niejasna, że nie ma jednego standardu. Ale mamy tak, jeżeli chodzi o rodzaje zwierząt, to zasadniczo chodzi o zwierzęta, które wzajemnie mogą się rozmnażać. I popatrzcie się, kojot i wilk tworzy coś takiego, co w języku polskim chyba jeszcze nie ma nazwy, ale koiłów nazwano go w Stanach. I to akurat z Newsweeka nowy hybrydowy gatunek podbija. Amerykę. Możemy mieć hybrydy między przedstawicielami właśnie tych gatunków, czyli pies, kojot, wilk, szakal. Technicznie mogą się rozradzać. Kwestia tego, czy potem ich potomstwo znowu może się rozradzać, prawda? Jeżeli skrzyżujemy konia z osłem, wyjdzie muł, który już będzie bezpłodny. Rodzaj niedźwiedź, ale mamy właśnie grizzly i mamy niedźwiedź, niedźwiedzia polarnego. A więc znowu, któraś grupa mogła przetrwać w terenach podbiegunowych, prawda, ze względu na swoje predyspozycje, a inna z kolei mogła przetrwać w zupełnie innym miejscu świata, ale hybryda jest możliwa. Kolejne przykłady rodzajów, prawda, koty, gęsi, dzięcioły, mewy i tak dalej możemy tutaj wymieniać. A więc w ramach jakby swojego tutaj rodzaju one mogą się rozmnażać. Tutaj mamy. Bo to jest taka biologiczna czy zoologiczna kategoria krów. Z bizonem może stworzyć potomstwo. A więc z jednej strony chciałbym uniknąć czegoś takiego. Nie, nie myślcie, że ja chcę tutaj jakby pokazać, że, że Noe chciał zredukować do minimum tą ilość, czy Bóg kazał mu zredukować do minimum ilość zwierząt, bo arka pozwalała na to, żeby ich wziąć wiele. Natomiast to nie jest tak, że Noe musiał zabrać przedstawicieli wszystkich gatunków. Jeżeli pula genetyczna była bogata, to na przykład tutaj wystarczyło zabrać parę, która zawierała w sobie wszystkie późniejsze możliwości, i poprzez rozmnożenie się, poprzez migrację w różne tereny, one się potem specjalizowały bardziej. Prawda? Tutaj mamy jedną wspólną parę przodków, właśnie kotów czy kotowatych. Tutaj z kolei widzimy wilka, być może też jedna para, aczkolwiek wiemy, że, że dzisiaj na pewno gatunków jest mniej niż kiedyś, że, że pewnie w pierwszym świecie tych gatunków było jeszcze więcej, prawda? Generalnie wszystko ulega raczej degradacji. To nie jest tak, że my jako ludzie też ewoluujemy, prawda? Albo nie jest też prawdą, że zwierzęta ewoluują cały czas i są coraz lepsze odmiany, wręcz coś przeciwnego zauważamy w przyrodzie, raczej się mówi o wymieraniu gatunków, raczej o, o, o zagładzie, prawda? Z winy człowieka, czy y, też z innych przyczyn. Więc nie chciałbym, żebyśmy odnieśli wrażenie, że my musimy tutaj maksymalnie zawężać ilość, y, liczbę zwierząt w arce. Y, nie wiemy też, czy Bóg stworzył tylko wilki, i potem człowiek hodując je y, wydzielił z nich psy, czy może psy też były stworzone. Nie wiemy na przykład, czy krowa, jaką dzisiaj znamy, wyglądała tak samo jak ta krowa, którą stworzył Bóg. Tego, tego nie wiemy, ale popatrzcie sobie na niektóre ciekawe hybrydy. Tutaj mamy zebrę i konia. Nie wiadomo, jak to nazwać. Kobra, raczej nie, bo to co innego. Zebroń, może. A ten jest niesamowity. Liger się nazywa. To jest potomstwo tygrysa i lwa. I chociaż on się nie może rozmnażać, to jednak popatrzcie się na, na, na rozmiar. Owszem, ten pan trochę jakby przykucnął tutaj, ale one są przeogromne. Jak, jak praktycznie większe od kucyków. Także niesamowite organizmy. Popatrzmy sobie na, znowu na Arkę. Zwierzęta na pokładzie. Jeżeli popatrzymy sobie, że czystych było siedem par, jedna para nieczystych, już wtedy znano ten podział, no to to są kolejne dane, które musimy wziąć pod uwagę. Więc tak, to które, te, te dane, które ja teraz przekazuję, to wziąłem je z pewnej prezentacji, prezentacji która jakby zawyża ilość tych, tych zwierząt gdy udacie się do, do Muzeum Arki tam okazuje się, oni raczej postulują, że, yy, że zwierząt było mniej za chwilę do tego dojdziemy natomiast tutaj są takie większe szacunki zwróćcie uwagę, w sumie 65 tysięcy żeby ktoś też nie powiedział, no celowo zaniżacie a więc mamy 65 tysięcy zwierząt, spory tłum ale znowu średni rozmiar zwierzęcia zwróćcie uwagę nie wszystkie były takie wielkie jak słoń, czy żyrafa. Tutaj można założyć, że średnio jakiś tam ich rozmiar był. Kolejna rzecz to, co wspominałem, czy dorosłe, czy młode. Po co zabierać dorosłe? Młode mają przede wszystkim tak. Takie, takie zalety zajmują mniej miejsca, mniej jedzą, produkują mniej odchodów, to też ważne przecież. Są zdrowsze, wytrzymalsze, dłuższy wiek reprodukcyjny. One miały potem zaludnić świat, znaczy odtworzyć populację swoich, swoich rodzajów. Więc tak, średni rozmiar czy masa zwierzęta, to popatrzcie się: ssaki. 40% to są gryzonie, a więc średnio możemy założyć 4,5 kg. Ptaki, to już w ogóle jest, jest, zwróćcie uwagę, jaka niewielka tutaj waga. Gady, średnio no, 10 deko, więc, więc trochę więcej niż ptaki, no ale też niewiele. Płasy, płazy z nich 85% to są żaby i ropuchy, więc średnio znowu tyle co gady 10 deko. Więc wcale nie tak, nie tak dużo. To, co mówiłem wcześniej, że, że te, te szacunki tutaj podane 65 tysięcy zwierząt na arce w Muzeum Arki oni zakładają mniejsze ilości. Oni mają też swoje powody, żeby, żeby tak robić, ale jest tych zwierząt no, mniej niż 6800. Ale załóżmy, że jednak było. Ich więcej. Ile przestrzeni zajmowały. I tutaj, żeby do tego dojść, no musimy się posługiwać jakimiś założeniami, i to jest taki kompromis między obecnymi normami transportu, gdzie zwierzęta przebywają w drodze, nie wiem, najwięcej chyba dzień czy dwa dni, a przechowywania zwierząt, które muszą spędzić w jakimś miejscu całe swoje. Pozostałe życie. Więc tu taki kompromis między jednym i drugim, no bo nie był to krótki transport, to był cały rok, ale potem miały wyjść. Więc średnie założenia rozmiaru. Jeżeli przyjmiemy, że saki są reprezentowane przez średnio owce, a ptaki, yy, gady, płazy przez zwierzę wielkości kurczaka, no to nie ma z tym żadnego problemu. I według tych szacunków. Nawet jeżeli zwierzęta zajmą od 70 do 85% powierzchni przy okazji kubatury arki, to jednak 15 do 30% przestrzeni na zapasy dla ludzi i zwierząt to jest powierzchnia około 12 boisk do koszykówki. Czyli wcale nie tak mało. Pamiętajmy też, że prawdopodobnie większość tych zwierząt też hibernowała, że, że spała. Było pewnie ciemno, y, dlatego że, że no, y, potop to było zjawisko katastrofy globalnej. Wybuchały wulkany, wyrzucały mnóstwo pyłu. Tuż po potopie nastąpiła epoka lodowcowa, więc prawdopodobnie było ciemno, kołysało. Zwierzęta nie musiały jeść przez cały czas. Więc jeżeli popatrzymy sobie na przestrzeń załadunkową, to y, nawet 15%, biorąc pod uwagę, to jest 70 tysięcy y, metrów. Y, Powinno tutaj być. Około 80 wagonów kolejowych. No 80 wagonów to już, to już sporo. Myślę, że nie jedną biedronkę można by zaopatrzyć z takiej ilości. No i teraz z Muzeum Arki widzieliśmy wcześniej film. Kilka tutaj migawek. Zwierzęta różnego rodzaju, może troszkę inaczej od dzisiejszych wyglądają, no ale tak do końca nie wiemy, jakie dokładnie były. Wtedy gatunki, jak granice rodzajów przebiegały, ludzie też tutaj mogli spokojnie znaleźć miejsce. Widzimy warsztat, tutaj oczywiście to wszystko jest tylko jakby fantazja czy, czy, czy kre, kreatywność twórców arki, ale myślę, że to polega na faktach w większej mierze. Tutaj Noe wypuszcza głębice, tutaj rodzina Noego się modli. Myślę, że na tym możemy powoli kończyć. I chciałem zakończyć to cytatem z księgi Rodzaju, siódmy rozdział. Tak wyrywkowo, ale tak, żeby jakby pokazać to, co, co rzeczywiście się stało. I tak weszły do nowego do arki, po parze z każdego ciała, w którym było tchnienie życia. Wody wezbrały i podniosły arkę, i unosiła się nad ziemią. Wszystko, co miało w nozdrzach tchnienie życia, wszystko, co żyło na suchym lądzie, zginęło. Pozostał tylko Noe i ci, którzy z nim byli w arce. Tym chciałbym zakończyć. Wiem, że nie wyczerpałem tematu. Może się pojawić wiele pytań, może się jeszcze pojawić wiele czy wątpliwości, czy, czy, czy kwestii z tym wszystkim związanych. Ale nie ma żadnego problemu z tym. Pod kątem technicznym, pod kątem naukowym, żeby wierzyć w to, że, że arka potrafiła przetrwać, że zwierzęta mogły być na niej ocalone, że ludzie mogli też przetrwać. Tyle chciałbym Wam przedstawić w tej części. Kolejne są również ciekawe, ale na to przyjdzie czas. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.